Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry. Jeśli ktoś z Was chce wystąpić w tym programie i porozmawiać ze mną, podzielić się swoim doświadczeniem w trzeźwieniu albo w uzależnieniu, to zachęcam do kontaktu przez media społecznościowe lub przez mój adres mailowy. W opisie filmu ten adres jest. A teraz już przejdziemy do dzisiejszego gościa: gościni Michalina gdzieś jeszcze niedawno nie, nie tak dawno temu taką obserwację miałem, że generalnie wśród młodych ludzi dojrzewanie do trzeźwienia zauważanie tego problemu w ogóle z alkoholem jest bardzo słabe a ty jesteś przykładem na to i nie jedynym, bo już kolejne osoby się takie w twoim wieku mniej więcej do mnie zgłosiły no pokazuje mi to że, że, jest, że, że to się jednak zmienia mocno tak, i też wydaje mi się, że jest stereotyp wokół tego, że jest cała masa stereotypów wokół jakby uzależnienia, ale są też takie no, mówią... są, no. mówiące o tym, że jakby jest jakaś cezura wiekowa, po której dopiero możemy mówić o alkoholizmie. I ja bardzo często słyszę jakieś takie rzeczy w stylu: w takim wieku, w sensie to już, to już, to już jest ten moment, to już jest. No, oczywiście to są też pytania, które sobie sama zadawałam, czy. Czy to naprawdę jest tak, że już nigdy więcej się nie napiję? No, każdy uzależniony sobie zadaje to pytanie. No, ale mam w sobie też poczucie trochę takiej misji, w ogóle jestem tutaj z misją, wiadomo, żeby pokazywać, że jakby młodzi ludzie też mogą być już uzależnieni i to już jest uzależnienie. I to, 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 to nie jest tak, że jest jakiś moment, w którym nagle zaczynamy być uzależnieni, to jest jednak jakaś taka, jakieś takie kontinuum czasowe. Mm. I znam całą masę młodych, w ogóle uzależnionych ludzi. Znaczy, już raczej ich odsuwam od swojego najbliższego otoczenia, no bo to też jest element trzeźwienia, żeby sobie poprzestawiać te elementy wokół siebie, ale, ale czy oni mają świadomość tego uzależnienia, to nie. No jakby mieli, A jak to jest młody? Bo ty jesteś w terapii od jakiego czasu? Oj, Zupełnie trzeźwa w rozumieniu abstynencji jestem od 10 miesięcy. W terapii dłużej. Yy, półtora roku to będzie około. W czym to jest jakby... I chodzisz na taką terapię, taką zwykłą, otwartą, tak? Nie. To jest terapia prywatna. Znaczy, Aha. bo jakby yy, ja bardzo wcześniej zdałam sobie sprawę w ogóle z tego, że jest problem. Yy, jak miałam około 20 lat, Miałem już, mogę pójść w ogóle chronologicznie. Pierwszej wódki napiłam się w 13 urodziny, zawsze tak mówię. Jak ktoś jakby pyta, kiedy to się zaczęło. No i od tamtej pory to już był ten taki... I do to była bania od razu, taka do odcięcia? Właśnie, ja w ogóle tego nie pamiętam. Znaczy, nie, to że zdradziłam. <laughs> I w ogóle nie pamiętam tego uczucia. I nie pamiętam tych, tych wczesnych etapów. A nie pamiętasz, się upiłeś? Bo ja pamiętam pierwszą nie. wódkę, jak piłem w życiu, to się urznałem tak, że wymiotowałem później na łóżko w domu. Nie, w ogóle nie pamiętam tych wakacji. Pamiętam, że już pół roku później byłam na zimowiskach, na których już się upiłam tak, że naprawdę, no, było ciężko. No i ja mam zaburzenia lękowe. I na tamtym etapie życia bardzo, bardzo trigerowały mnie wyjazdy i trigerowała mnie zmiana otoczenia. Więc y, nagle ten alkohol zaczął mi bardzo pomagać. Mm, Triggery taki... to są takie wyzwalacze, tak, tak? ja tak powiem, tak. bo to nie każdy musi rozumieć jasne, jakby znaczenie. Nie? Jasne, tak, tak. To są takie <kluw> wyzwalacze y, tych stanów lękowych. Mm. Nie wiem, czy świadomość też w ogóle jakby tej y, psychiki dziecięcej się zmienia, ale na pewno to było tak, że kiedy ja dostawałam tego ataku paniki, no to może się trzęsłam, może zaczynałam płakać, ale nigdy nie wiem, nie zemdlałam, więc ci dorośli nie traktowali tego poważnie. A przecież to, to bardzo fajnie, że nie wiem, wyjeżdżam sobie na jakieś zimowiska albo na kolonie. Ci dorośli myśleli sobie, że sami nie mieli takiej okazji w młodości, nie mieli takiej szansy, więc na pewno żadna krzywda mi się nie dzieje. No, ale szybko zaczęłam to zagłuszać alkoholem. To był ten taki moment, od którego już ten alkohol był taką oczywistą częścią spotkań, imprez i tak dalej. Wiecie, tak naprawdę ten alkohol wszedł na te stany lękowe, tak? Mm, tak, tak. Zagłuszaczą totalnie, był. Totalnie zalewałam stany lękowe. Koło 17-16 roku życia odkryłam picie w samotności i już takie, takie totalnie zalewanie różnych krzywd i nieszczęść. No więc w rezultacie bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo jakby też ja od bardzo młodych lat chodziłam na bardzo różne terapie bardzo różne um, i na poznawczo-behawioralną, i na jakąś psychodynamiczną. Um, w farmakologię weszłam, miałam 17 lat, więc to też nigdy nie było jakieś super tabu. Um. A czy terapeuci wiedzieli, że pijesz alkohol? Mówiłaś się wtedy o tym? Nie. nie. Nie, ale też dlatego, bo, bo, bo i, i wtedy jeszcze nie widziałam, że to jest tak dużo. Jak na przykład byłam w liceum, się wszyscy tyle pili, takie miałam wrażenie. No chyba nie, każdy to... alkoholik, jak jest tak. w czynnym nałogu, to myśli, że wszyscy piją. Tak, Jakby, coś... nie chcę wchodzić w klimaty domowe, ale nawet poza gdzieś tam tym um, domem widziałam po prostu alkohol zawsze i wszędzie. Jakby To jest taki, taki habitus, że po prostu zawsze jest coś do picia. I tyle. No, i co takiego się wydarzyło, że gdzieś przestawiło ci w głowie to myślenie mm. i zauważyłaś problem? To Koło... no tak byłam na pierwszych studiach, kiedy tak wstałam rano i pomyślałam sobie, że ja od miesiąca albo, albo nawet dwóch miesięcy nie miałam ani jednego trzeźwego poranka. Ale wszyscy moi koledzy, znaczy się nie piłam sama, miałam kolegów, oni też nie mieli trzeźwego poranka, więc to, to nie był problem wtedy w mojej głowie. No i tak z rok, dwa później, miałam to takie dno pod tytułem: Jeśli mogę być bardzo bezpośrednia, żeganie w autobusie te klimaty. No. i wtedy dostałam taką radę od mojego dobrego przyjaciela, który znał właśnie też trzeźwego alkoholika, żeby pójść sobie na AA. Pochodziłam trochę na to AA. Ile lat wtedy? 21. 21. Yy, pochodziłam trochę na to AA. Było całkiem miło, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, że kurde, to nie jest to. Si nie, nie, już kilka miesięcy mija, jak ja w ogóle nie napiłam się tego alkoholu, yy, więc to chyba jednak nie jest ten problem. Na pewno problem leży gdzie indziej. No Aha, i poleciałam... czyli trzeźwość, jakby trzeźwość, abstynencja tak. mogła ci uwierzyć, że nie ma problemu. No mm -hmm. tak, no, to ma sens. No, no i wtedy po... I już poleciała mi to tak przez kilka lat. Um, już na sam koniec, zanim weszłam, znalazłam tą terapeutę, której teraz jestem, która jest no, fantastyczną osobą i taką, to jest taki. Ona chyba mówi, że to jest nurt taki eklektyczny, który łączy dużo różnych wiadomo elementów, ale co jest dla mnie ważne, to to, że ona jest dosyć taka interwencyjna. To nie jest to takie, jak na tej terapii psychodynamicznej, że siedzi <laughs> i. Uh -huh. Uh -huh. Tylko daje mi zadania. I ja mam na przykład prace domowe. Yy, I mam prace domowe, które są na przykład związane z rysowaniem, co jest dla mnie w ogóle ekstra. Jakby prace manualne bardzo mnie uspokajają i, i bardzo mi pomagają. Um, więc jest taka, no, no świetna jest ta terapia, natomiast zanim się na nią zapisałam, no tak z rok się przymierzałam do tego, bo zaczęłam zauważać, że mm, daję radę przez trzy dni. Zazwyczaj miałam takie trzy, trzy dniówki trzeźwe. Yy, pierwszy dzień był ciężki, drugi już byłam. Drugiego dnia już czułam, jakbym po prostu była trzeźwa od dwóch miesięcy. I trzeciego dnia byłam. Wypoczęta, taka, uśmiechnięta, no. tak? I trzeciego dnia byłam już taka odważna, że czułam, że problemu nie ma. No. I tak sobie, i tak sobie piłam. Um, niezwykle zaśmiewałam to picie w ogóle poczucie humoru jest taką ważną częścią mojej tożsamości, nie? Ale ym, byłam takim typowym dzieckiem błaznem, bo są te dzieci, dziecko opiekun, dziecko błazen i tak dalej. Byłam typowym dzieckiem błaznem. Po prostu stworzyłam całą taką, całe takie uniwersum wokół tego mojego picia. Jakąś taką, na przykład sama na siebie mówiłam, że jestem starą pijaczką. I to się wzięło stąd, że kiedyś Weszłam po prostu w jakiś taki konflikt słowny z jakimś facetem na ulicy, i on tak do mnie krzyknął. I ja to obróciłam w żart i tak na siebie mówiłam. Mówiłam, że mam dwa protokoły, protokół 4 i 8, i to jest ilość piw, które wypijam, bo oczywiście też piłam tylko piwa. Ponad tym w końcu już miałam większą kontrolę, nie? Ale no, przyszedł moment, gdzie nigdy nie zawaliłam niczego takiego zawodowo. Nigdy nie było tak, że na przykład nie wstałam. Um, ale omijałam szansę na przykład. Ym, byłam. Ale też w sumie mogło, mogło ci się to jakby. <coughs> Zaś mnie zastanawia, jakby, co się takiego wydarzyło, że, że sobie się ogarniałeś, bo mimo wszystko, wiesz, no jesteś dziennikarką, gdzieś tam się realizujesz, tak? Te studia pokończyłaś, czy nie? Nie, nie no To jeden, masz jeden wiesz, ten... przy, No to już masz jeden przy, 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 przykład chyba na to, że ci nie wszystko wyszło. No, no tak, 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 tak. Tylko to nie jest, może tak. Z tymi studiami jest też tak, że to moje super ego w pewnym momencie kazało mi robić całą masę rzeczy na raz, nie? Bo to też jest to labilne takie, że raz jestem zupełnie nikim, a raz jestem królową. I byłam taką królową, że próbowałam pracując na więcej niż pełen etat, bo oczywiście sobie wymyślałam całą masę różnych zadań, ym, skończyć studia dzienne i no jeszcze do tego dźwigałam ten alkoholizm, nie? Więc tak, jestem nikim z wykształcenia. To jest mój yy, ten taki yy, gigant albo karzeł, to też jest taka nomenklatura, nie? Który troszkę mnie jeszcze prześladuje, ale, yy, ale coraz mniej, coraz. Yy, Jestem coraz pokorniejsza. To jest pokora jest super. No ale to zaśmiewanie, o którym wspomniałeś, to jest taka cecha, która <laughs> występuje i to nie tylko jak się jest w czynnym nałogu, bo to obśmiewanie swoich głupich wybryków to, to, to raz, a dwa. Ja pamiętam, jak już po drugiej terapii już byłem na takiej grupie kroków z ludźmi, którzy już byli już też po terapiach tam półtorarocznych czy dwuletnich, no więc tacy już odrzaskani w tym procesie i doświadczeni, i my się znaliśmy doskonale. to Najczęściej naszej grupy się zaczynały tak, że jak wchodziła terapeutka, no to my tam głupie żarciki do siebie, mm -hmm. głupie żarciki. Ona tylko zadawała pytanie: No dobrze, to, to, co, co, co dzisiaj tutaj zaśmiewacie, powiedzcie? Nie? Mm -hmm. Jakie emocje się pojawiły i o co chodzi? No, no tak, no to, jest, to jest w ogóle mechanizm idealny z tym zaśmiewaniem, z tym robieniem sobie żartów, z tym też kreowaniem takiej postaci, wiesz, która jest takiej postaci kabaretowej, pijącej. Do tego jeszcze dochodzi u mnie ta warstwa płciowa, też wolę mówić genderowa, bo jakby lubię rozróżniać to, że jednak jest płeć biologiczna i jest to, jak jesteśmy socjalizowani i to, czego się od nas gdzieś tam wymaga. I mój taki, moje początki feminizmu były bardzo mocno związane z chęcią papugowania zachowań, które były. Uznawane za męskie, mimo że były często toksyczne i to po prostu nie ma sensu. Jakby teraz już wiem, że to, 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 to nie jest zbyt mądre. W sensie, jeżeli od mężczyzn wymaga się, żeby byli bardziej rywalizujący, żeby byli bardziej mm, agresywni, i jeżeli to jest głupie, to. A nie co robiłaś ma... No więc właśnie. E, ja sobie tak to też tłumaczyłam, że ja tyle piję, bo ja jestem taka, taka, jak faceci, taka na równi z nimi, nie? A że miałam więcej kolegów pijących, to też się czułam taka. Że ja tutaj mogę z wami usiąść przy stole, napić się z wami tej wódki, jak to była wódka czasami, pokrzyczeć i porozmawiać o rzeczach poważnych, bo to tam wiadomo zawsze. Piłka na nie, ale miałam takich kolegów właśnie gdzieś tam z liceum, siadaliśmy i o polityce. Każdy wielki myśliciel, nie? tak. No, więc tak próbowałam takiej tak, y, to papugować i też y, mam takie jedno wspomnienie, chociaż to już pewnie lepiej, żebyśmy za bardzo tam tych fleszy nie przywoływali, ale mam jedno takie wspomnienie, jak właśnie y, poszliśmy sobie z dwójką moich przyjaciół i z nowo poznanym kolegą, który sprawiał wrażenie takiego ułożonego, był w, w garniturze. Poszliśmy do klubu i on zapłacił nam wszystkim za wejściówki do tego klubu i mi się włączył taki kogut. I ja poszłam do baru i od razu pierwsza zamówiłam kolejkę dla wszystkich, no to on podszedł i zamówił dwie. No to ja zamówiłam trzy. Wiesz, że tutaj nie, nie pogrywaj ze mną, jesteśmy na równi. No przy okazji ta dwójka moich przyjaciół, która przy okazji była na miejscu, miała super wieczór, bo za darmo po prostu się bawili przez cały czas. No, ale powiedziałam, żeby nie rozgrzebywać. Chociaż myślę, czy, czy jest jeszcze coś takiego do rozgrzebania, czym bym się chciała podzielić? Hmm. No, chyba tym, że rzeczywiście u kobiet zazwyczaj szybciej mam wrażenie, że zauważa się to uzależnienie. Chociaż nie mam zbyt wielu w otoczeniu przykładów kobiet, które byłyby uzależnione, więc może przez to my też pijemy bardziej w taki skryty sposób. No, to akurat nie byłam ja. Przez to, że próbowałam tę toksyczną męskość powielać, ale, ale pewnie tak jest, że właśnie te wszystkie yy, też te. Yy. No to może wynika z tego, że kobiety jednak, w, tu uogólnienie oczywiście, ale jednak nie są, faceci są często właśnie, muszą, znaczy muszą, no, nie muszą, ale grają tych twardeli, mm. a kobiety są chyba bardziej szczere ze sobą, mam wrażenie. I... <laughs> Nam się bardziej pozwala na wyrażanie emocji. <laughs> Tak. A z drugiej strony jest też ten case, wydaje mi się... No facet się... nie za bardzo powinien. No. Mm -hmm. mm -hmm. więc, to, więc to zagłusza. Przecież jest też taki um, case, o którym czasem słyszę i który się pojawia też w rozmowach y, z osobami, które mają doświadczenie tego nałogowego picia. To jest sytuacja, to było ostatnio u ciebie w odcinku, tej sytuacji w której kobieta zostaje sama w domu. Nie. Yeah. No to jest akurat doświadczenie, którego ja zupełnie nie mam, bo gdzieś tam nie, nie mam dzieci ani męża, mhm. ale to jest takie bardzo często, że ta kobieta po prostu zostaje sama. Yy, bo w ogóle to macierzyństwo yy, we współczesnym świecie jest bardzo samotne. Nie jest takie, jak przez lata, przez wieki wspólnotowe, że cała wioska po prostu albo, albo cały blok gdzieś tam wie, że jest dziecko, pomaga i tak dalej, cała rodzina. Więc to jest tak taka rzecz. No u młodych, u młodych kobiet tego aż tak aż tak nie widzę. Wydaje mi się, że jeżeli już, to są takie bardziej. Może to jest też takie picie, które um... Jest może więcej takich drogich alkoholi i więcej tego takiego mm, udawania, że to jest alkohol lepszej jakości, a nie taki... No tak, tak, lampkę, no. tam, winko, wineczko. Mm, mhm. Tak, z koleżankami. A powiedz mi, bo tak mówisz jakby o różnych ważnych rzeczach, a co ci ten alkohol zabrał, nie? No bo raczej się rzuca, mm -hmm. rzuca ja tak przynajmniej po sobie wiem i z obserwacji, że no mi alkohol zabrał, Wiele różnych. Już nie będę o tym opowiadał, bo o tym już opowiadałem pewnie raz. Natomiast zabrał mi wiele w różnych sferach życia, we wszystkich mhm. w zasadzie. Mogę powiedzieć, że mi zabrał w ogóle 80 albo 90% mnie, a co zabrał tobie? Pewno... No bo to jest ten rachunek jakby z zysków mhm. i strat, chyba jest taki mhm. najważniejszy, żeby jak się go sporządzi, to wtedy widać, dlaczego to jest takie No chujowe. tak, z jednej strony, tak, z drugiej strony. Mam tę dewizę taką, że wiesz. W każdej danej sytuacji w życiu podjęłam najlepszą decyzję, jaką mogłam, przy danych okolicznościach. Ale jasne, no, Na pewno alkohol bardzo mocno wpłynął na takie mam wrażenie, że na mój potencjał intelektualny. Znaczy, ja dopiero teraz mam wrażenie, że jakieś odnawiają mi się połączenia nerwowe, w sensie dosłownie. Były takie momenty, jak jeszcze byłam na studiach, że, że, że ja po prostu miałam takie wrażenie, i byłam na tym ciągłym kacu, i w tym ciągłym bólu, bo to jest ból, ciągły ból, ciągły ból y, głowy, ciągły ból kręgosłupa i, i brzucha. Pewnie każdy to inaczej trochę przeżywa, u mnie tak było. Yy, miałam takie wrażenie, jakbym te moje możliwości myślenia dobijały się już do ścian w głowie, że ja dalej nie mogę już pójść, już, już niczego więcej nie mogę się jakoś dowiedzieć, niczego więcej nie mogę sobie uświadomić. I jak przestałam pić, to dopiero pomału zaczęła mi się otwierać taka przestrzeń, ale cały czas, cały czas jeszcze mam wrażenie, że to się odnawia, więc na pewno to. No nie skończyłam tych studiów, ale też um, wydaje mi się, że te wszystkie lata mojej młodości, um, no pozbawiłam się ich, nie? Znaczy w, w ogóle tych wczesnych lat dwudziestych, jakby E, cały czas też, znaczy ja musiałam e, gdzieś tam pracować, e, żeby się utrzymać, ale pracowałam dużo więcej niż powinnam, cały czas, jakby cały czas po prostu, cały czas dorzucałam sobie jakieś e, zadania, których też nie mogłam dociągać, bo bardzo dużą przestrzeń zajmował e, alkohol, e, obniżał moją efektywność, e, cały czas źle się przez niego czułam. Więc na pewno zabrał mi po prostu, po prostu cały ten okres życia. No i y, ja cały czas też mam takie poczucie, że dojrzewam, nie, więc gdzieś tam dopiero też przyjdzie takie spojrzenie na to, y, co ten alkohol dokładnie jeszcze zabrał. Y, ale ponieważ ja mam te zaburzenia lękowe, y, to. Zaczęły mi się pojawiać ataki paniki. Nie, po podstawieniu po, po alkoholu, ale to już jakiś czas. Pierwszy atak paniki załatwiłam sobie w taki sposób, że były święta, czyli ten okres w roku, który bardzo takie osoby jak my lubią. <śmiech> <śmiech> święta Nie Lubią inaczej. No, tak. Przyjechała cała rodzina do mnie do mieszkania. Ja tam w, w kawalerce mieszkam. Do tego jeszcze. Znaczy rodzina, czyli tam, no, trójka dzieci, pies i jeszcze mój kot, który nienawidzi tego psa, a ten pies bardzo kocha tego kota, więc po prostu gigantyczny harmider i chaos, i coś, czego bardzo, no tak nie lubię na co dzień, ale wymyśliłam, znaczy nie, nie myślałam wtedy w ogóle, ale zrobiłam bardzo dużo kawy dla wszystkich. I dopiero następnego dnia zdałam sobie sprawę, że jej wypiłam około dwóch litrów kawy. Znaczy bo po prostu, tak stałam cały czas z tym kubkiem i, i, i zapijałam. I to było takie, wiesz, to była substytucja tego alkoholu, do którego byłam przyzwyczajona w święta. Um, I jak wszyscy wyszli, to nagle... No, dostałam takiego wrażenia, że... Bo u mnie te ataki paniki, to też jest kolejna rzecz, którą, którą każdy inaczej doświadcza. U mnie te ataki paniki się koncentrują na mm, takiej dysocjacji, czyli mam wrażenie, że nie istnieje. No i się zaczęło. Nie, nie istnieje, nie mam mnie, to nie moje ciało. Na szczęście mam cudowną terapeutkę, do której mogłam od razu zadzwonić. Ym, więc to, to, to jakby też jest to, też jest to, że na pewno, w, jeżeli przez tyle lat zalewałam te stany lękowe, co teraz one będą wybijać? Ja cały czas mam poczucie, że nie mam dostępu do bardzo wielu emocji, i ja je dopiero odkopuję. Natomiast jest to, tak sobie to staram się tłumaczyć, że jest to też związane z tym, że po prostu no właśnie, jestem jeszcze młoda, jeszcze dojrzewam. Pewnie ten okres, którym powinnam była dojrzewać, no, spędziłam na zapijaniu tych emocji, po prostu. Więc tak. Na no, dzisiaj już wiesz, że alkohol jakby nie jest lekarstwem, tak? No. wiem doskonale. No. Jesteś na lekach cały czas? Tak, tak. Jestem Od na. 2017 roku, tak? Z przerwami. Yy, teraz jestem na paroksetynie. No to jest ten typowy ten inhibitor, inhibitor wychwytu zwrotnego serotoninu. Mm -hmm. no. <noise> tak, byłam na kilku różnych. Teraz jestem na, na paroksetynie, więc no ale on nie wycina tych stanów lękowych zupełnie. Stany lękowe zupełnie pewnie mógłby wyciąć Ksanax, ale y, ja już nigdy nie będę mogła <laughs> leczyć się ksanaksem ani jakimiś tam barbituranami czy innymi substancjami, które mogą Bo uzależniać. No. Y, nie mam w ogóle doświadczeń też z innymi y, jakby substancjami niż alkohol odurzającymi, y, ponieważ po, znaczy, no, że to nieprawda, że nie mam żadnego doświadczenia, ponieważ zdarzyło mi się, jak pewnie w większości młodych ludzi, zapalić sobie trawkę i dostałam ataką paniki. Tak potworny, po prostu myślałam, że umieram. Więc od tamtej pory zawsze, kiedy miałam okazję bałam się. Więc tylko i wyłącznie alkohol. Dobrze, a teraz pójdźmy w stronę, stronę strzeźwienia, bo mhm. taki jeden aspekt się na, na, nasuwa <coughs> do głowy. Coś z czym się mierzy też chyba każdy, kto jest w jakiejś terapii czy trzeźwieje. Ten moment, w którym się ja sobie uświadomiłem, że znakomita większość tych moich przyjaźni, które miałem, mhm. tych fajnych mordeczek, do których się przytulałem. Jak byłem narąbany i się ściskałem z każdym. I, I całowałem, bo ja zawsze byłem po wódzie czy po narkotykach takimi mhm. się do przytulenia. Nigdy nie miałem agresji w sobie. To gdy wszedłem w tą trzeźwę, to się okazywało, że to w ogóle nie jest już mój świat, że o większości tych ludzi to ja w zasadzie nic nie wiem. Ja wiem tyle, że, oni, że ten pije, że z nim można się napić tego, z tym można wciągnąć tamto. I to jest wszystko. Natomiast no, zmiana życia, która jest konieczna jednak, tak? No bo mhm. wiesz, mi było łatwo mając lat już nawet 32 czy 3, jak w pierwszą mhm. terapię robiłem zrezygnować z imprezowego trybu życia, bo ja już i tak byłem w takiej fazie, że ja już piłem w domu i mi imprezy nie były potrzebne, towarzystwo, ja już ten intro, introwertyzm mój się tak fajnie uh -huh. zamknął i ja mogę siedzieć w domu, nie potrzebowałem tego. Natomiast no ty mając, dzisiaj masz lat 25, no jesteś w takim kwiecie takiego wieku imprezowego, tak? Mhm. Uh -huh. jak, jak, jak tobie przychodzi w ogóle ta i przyszła ci ta zmiana, no bo ona wymaga jednak tego, żeby no, nie iść co weekend w piątek, sobotę do klubu, no raczej nie, nie? jak zaczęłam terapię... latem gdzieś tam na bulwary, gdzie tłumy ludzi o. chleją, tak? I... No, półtora roku temu mniej więcej zaczął się COVID. <laughs> Kurwa, takie mądre miałem pytanie, ale widzę, że zapomniałem o rzeczywistości, no. Ale natomiast, ale... ale półtora roku, nie rok temu. No, no. tak. Yy, natomiast to muszę... Tylko, że wtedy zaczęłam terapię też, nie? Jakby... Mhm. Yy, tak w ogóle. I yy, uświadamiać sobie już tak zupełnie na maksa ten problem, ale... Akurat case jest taki, że ta moja postać, tej takiej super imprezowiczki, łączącej te takie cechy, które zazwyczaj są przypisywane mężczyznom i taka zawsze drąca się i pijąca te osiem piw na hejnał, to była maska, która zaczynała mnie już bardzo uwierać i szczerze mówiąc, jak zaczął się COVID... To czułam się cudownie. Znaczy, to, że musiałam siedzieć w domu, było wspaniałe. Jakby cały czas miałam alibi, żeby nie dawać się wyciągać, żeby, żeby nie wychodzić. Bo ta moja funkcja tego, tego, tego dziecka błazna wiązała się też na przykład z takim poczuciem, że muszę wszystkim wokół zapewniać rozrywkę. Rozrywkę pod postacią właśnie mnie klauna, ale też poznawać ze sobą ludzi upewniać się, że oni gdzieś tam, że jest tam im dobrze, jak ich się zabierze na bulwary, albo w inne miejsce, albo, albo do mnie do domu, oczywiście też wchodzenie we własną przestrzeń. E, więc na początku to, że siedziałam jakby w domu, e, to było cudowne i nie musiałam nic robić, znaczy, znaczy no pracowałam zdalnie, no to akurat jest to ogromny przywilej, nie, że mogłam sobie tam popracować zdalnie. E, i, I to był taki czas, w którym i cały czas grałam e, w, w kilka tych samych gier, przede wszystkim w Heroes of Might and Magic trójkę i słuchałam sobie podcastów, w tym też twoich. E, książkę, e, no, Małgorzatę Halber, też całą sobie przysłuchałam i po prostu jak, jak myślę o tej książce, to widzę, e, jak gram w zutajkun, bo to też sobie jakieś stare gry pościągałam. I po prostu cały czas siedziałam, słuchałam i grałam, i to było takie cudowne. To otoczenie mi się naturalnie trochę gdzieś tam posypało też, jeżeli o to chodzi. Yy, ale powiedziałaś ale... ludziom? Bliskim tak, się dowiedzą dzisiaj. Tak, znaczy dzisiaj jest taki ogólny, taki oficjalny coming out. Aha. Najbliższe osoby wiedzą, że to jest to. Yy, w mediach społecznościowych gdzieś tam zazwyczaj mówiłam, że jestem w terapii i że przy okazji nie piję, i ja myślę, że większość osób nie łączy kropek. Yy. Więc myślę, że jednak to, że dzisiaj o tym mówię, może być dla większości osób zaskoczeniem. Eee, tak naprawdę tylko kilka razy od początku trzeźwienia byłam w sytuacji, w której był e, alkohol w ogóle. I w żadnym wypadku to nie była sytuacja, w której. E, to nie, była, to, nie był taki, to nie była taka domówka, taka aż ociekająca tym alkoholem, że czujesz go w powietrzu, że to powietrze jest takie gęste, wszyscy na ciebie chuchają, bo to takie tak ja mam wspomnienie z tym, jak, jak wyglądało to picie u mnie, jak już było z ludźmi, bo wolałam jednak sama, no, wiadomo. Że człowiek w końcu woli pić sam, bo wie, że się nie skompromituje, bo, bo, bo to jest wygodniejsze. Bo też ten alkohol, no właśnie, on no mi pomagał być tym błaznem i, i spełniać te obowiązki społeczne, których już miałam dosyć. Um, ale nie byłam jeszcze w takiej bardzo gęstej atmosferze, natomiast byłam no, na kilku imprezach. Na niektórych tak trochę musiałam być, bo była jakaś impreza filmowa i czułam się naprawdę okej. Okay. Czułam się naprawdę dobrze i wiele razy odmawiałam. Wiele razy to, to jakby za każdym razem jest tak, że gdzieś tam dzwonię do swojej terapeutki i tam gadamy, że będzie taka sytuacja, a nie inna. I się przygotowuję. Zawsze mam też coś do picia takiego. No właśnie jestem przyzwyczajona, że mam jakąś yerbę czy coś, to się, to się nauczyłam tego. I najlepiej jeszcze orzeszki, żeby sobie też regulować ten żołądek zapełniać. Ale pamiętam, że jak poszłam ostatni raz na taką imprezę, naprawdę taką, taką że była hala wynajęta, to bawiłam się cudownie. Znaczy w ogóle cudownie. Bo pierwszy raz byłam na imprezie, na której się tańczyło i nie bolał mnie brzuch. I nie było tak, że po prostu musiałam po 10 minutach tańczenia usiąść albo. Nie byłam tą pierwszą zgonującą osobą, nie kończyłam imprezy o 23 i tak dalej, tylko mogłam to wydarzenie tak całkowicie przeżyć i też w... ja wiem, że na to trzeba uważać, ale te pijane osoby gdzieś tam wokół nie były dla mnie aż takimi wyzwalaczami. Zwłaszcza, że gdzieś tam akurat był jakiś taki ten czyściec dla tych już zupełnie tam zgonujących. Udało mi się zdobyć nawet kilka osób takich w towarzystwie zupełnie, zupełnie trzeźwych. Też y, jak ja pić, to y, mój najlepszy przyjaciel przestał pić tak y, po prostu. Znaczy y, nie, nie, że miał problem, tylko po prostu podjął taką decyzję. Y, moja mama przestała zupełnie. Y, mój partner y, y, czasem pije. Nigdy przy mnie, nigdy alkohol się nie pojawia w domu, ani inne, ani inne substancje. nie przeszkadza ci to? Jak tego nie widzę, to nie. Mm. <laughs> nie, zwłaszcza, że to takie to jest, to jest picie na zasadzie, że gdzieś tam piwko z kolegą raz na jakiś czas. Mm. Najważniejsze, no żeby tego nie było u mnie tam, w okolicy, że tak powiem. Więc. Y zmienił mi się gdzieś tam ten krajobraz tych, tych znajomych i oni też wiedzą, że gdyby chcieli z tego alkoholu skorzystać w jakichś okolicznościach, gdzie ja jestem, to że po prostu pytają, czy, czy, to, jest, czy to jest OK w razie czego I że, i że nie muszą, jeżeli ja nie chcę. Więc tak naprawdę miałam miękkie lądowanie. W ogóle miałam miękkie lądowanie. Tak samo jeszcze z tą, z tą terapeutką, która właśnie yy... Pozwoliła mi na tę redukcję początkową tego alkoholu. Mm. No. No, no, ta redukcja nie była łatwa. To, 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 był, bardzo trudny, to był bardzo trudny moment. nie? Yy, to był też moment, w którym. A co to ty masz na myśli, więc redukcja? Bo... Na samym początku terapii yy, dostałam takie przyzwolenie, żeby wypić dwa piwa tygodniu, potem jedno piwo i potem zupełnie schodzimy do, mhm. do zera, nie? To ja wiem, że to jest trochę kontrowersyjne, bo wiem, że to się kojarzy z kontrolowanym piciem, na przykład z tymi pomysłami takimi terapeutycznymi, czy jakimiś takimi, w Ameryce jest chyba popularna taka substancja naltrexon, jakoś tak się nazywa, która ma jakoś zmieniać odbiór tego picia i ludzie jakby korzystają z tej substancji dalej piją. Coś jak u, u nas z, z tymi z wszywkami. Nie. E, natomiast no, no tak, no, zgodziła się po prostu na taką redukcję. No to, żebyśmy tak, tak w to poszły. Mm, no i to oczywiście nie jest, to, to nie jest pewnie opcja dla każdego, to nie jest opcja dla każdej substancji. E, no ale się udało. Ale się udało. Po prostu przyszedł dzień, w którym... No, Zero, ale miałam, um, miałam okres bardzo długiej takiej żałoby dzięki temu, że mogłam sobie zobaczyć siebie, zobaczyć ten alkohol. Um, ostatni raz jakby się go napić w jakimkolwiek komforcie, bo wiem, że trzeźwość właśnie jest dana raz na zawsze. I wiem, że jeżeli następnym razem no jakby zapije, to nie będzie. To, to, to już nie będzie to. To nie będą te klimaty, jak miałam 17 lat i sobie, wiadomo, chciałam się rozluźnić po, po jakiejś awanturze. To już nie będzie komfortowe. Chociaż mam ogromną nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy. No, no ale miałam szansę się pożegnać. Miałam szansę się w tym przejrzeć. I. I tyle. I tak samo teraz, o na przykład myślę sobie, chciałabym rzucić palenie, bo dalej palę. No, niestety. Yy, ogromny. Był moment, że paliłam naprawdę no, dwie paczki dziennie. Więc. Co prawda teraz mam aikosa, więc to niby nie jest to samo, ale yy, no, nie jest to samo, bo jest jeszcze gorsze, bo mogę sobie siedzieć w domu, coś tam robić i, i odpalać, a nie wychodzić na balkon yy, na przykład, czy, czy do kuchni. Yy, i w takich samych kategoriach o tym myślę, że właśnie teraz muszę przejść jakiś tam etap żałoby, pożegnać się z tym, powiedzieć sobie, że już tam, już więcej nie. I mam nadzieję, że mi się to uda. No to trzymam kciuki. Dziękuję Ci, że do mnie przyszłaś. Mam nadzieję, że trochę młodych ludzi też zobaczy, że, że nie trzeba pół życia zmarnować, wystarczy parę lat i można jakoś się ogarnąć i iść do przodu. Hmm, też Dzięki mam taką nadzieję. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u Kośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.